Placówka przygotowała dla gimnazjalistów prezentacje dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2015-2016. Odbyły się pokazy, doświadczenia, występy kabaretowe, quizy, zajęcia ruchowe i animacyjne, pozwalające poznać kierunki kształcenia oraz zawody, do których przygotowuje nauka w szkole. Na wstępie wszystkich uczniów gimnazjów z powiatu lubaczowskiego oraz przybyłych gości zebranych w auli szkolnej powitała dyrektor szkoły Barbara Możdżan, a następnie głos zabrał Wiesław Huk, wicestarosta powiatu lubaczowskiego. Kolejnym punktem dnia otwartego były występy kabaretowe przygotowane przez uczniów zespołu szkół. Podczas zwiedzania zespołu szkół w Oleszycach gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia. Wychowankowie placówki przedstawili młodszym kolegom kierunki edukacyjne, posługując się różnego rodzaju doświadczeniami i eksperymentami. Zapraszali do udziału w quizach, konkursach i zajęciach ruchowych oraz animacyjnych. Odbyły się także różne pokazy tematyczne, na przykład jak powstaje reklama, czyli wykonywanie reklamy z wykorzystaniem plotera i programów graficznych, Wiem co jem, gdzie uczestnicy przygotowali eksperymenty gastronomiczne. Zauważyliśmy pracę leśników, pokazywali nam jak wyglądają ich praktyki. Jaki kierunek Wam się spodobał? Gastronomiczny. Bardzo szeroki wybór jest w tej szkole, dużo profili fajnych, a mi się podoba gastronomiczny. Ja się zastanawiam się na tym. Na placu szkolnym miały miejsce pokazy pracy maszyn i urządzeń leśnych oraz rolniczych. W tej chwili możemy tutaj zobaczyć pokaz pracy na sprzęcie leśnym, na którym pracują zarówno technicy leśnicy, jak i operatorzy maszyn leśnych. Teraz możemy obserwować załadunek drzewa przy pomocy przyczepki leśnej, samozaładowczej. Wcześniej mogliśmy widzieć, jak przebiega zrywka kleszczami zrywkowymi oraz manipulacja oraz przeżynka drewna na składnicy. Zarówno technik leśnik, jak i operator maszyn leśnych w czasie zajęć praktycznych pracują na takim sprzęcie, zdobywając umiejętności. Tym bardziej potrzebne w przypadku operatora maszyn leśnych, z tego względu, że mogą później na takim samym sprzęcie pracować w zakładach usług leśnych oraz przedsiębiorstwach związanych z przemysłem drzewnym oraz leśnym. Tak samo technik leśnik w czasie zajęć praktycznych zdobywa umiejętności związane z manipulacją, odbiórką drewna, które także później są im przydatne podczas pracy zawodowej w lesie. Przyszli potencjalni uczniowie szkoły mogli również spróbować swoich sił podczas obsługi symulatora maszyn leśnych, forwardera i harwestera. Wszystkie informacje oraz kierunki kształcenia wraz z zasadami rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zs.eoleszyce.pl. W dniu dzisiejszym zaplanowaliśmy dni otwarte zespołu szkół w Oleszycach. Chcemy przedstawić ofertę edukacyjną naszej szkoły. W dniu dzisiejszym również będzie możliwość poznania specyfiki zawodów, w których kształcimy, ponieważ będą to faktycznie pokazy, degustacje, różnego rodzaju eksperymenty z zawodami. Będzie możliwość również wykonywania pewnych czynności, poznania tajników, małych tajników, pewnych umiejętności zawodowych, które są niezbędne w życiu zawodowym przyszłych pracowników. Stawiamy na kształcenie zawodowe. A jakie kierunki szkoła oferuje na rok szkolny 2015-2016? Jakieś nowości? W tym roku podtrzymujemy naszą ofertę edukacyjną, którą zaproponowaliśmy już w ubiegłym roku. W naszej ofercie mamy 11 kierunków kształcenia. Na poziomie technikum są to zawody, które w zakresie branży turystyczno-gastronomicznej, takie jak kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, hotelarz. W branży rolniczo-leśnej technik leśnik, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu oraz z branży usługowej i takiej ogólnogospodarczej jest to technik organizacji reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej natomiast są to zawody również związane z tymi dwoma grupami branż. Jest to zawód kucharz, rolnik, ogrodnik oraz elektryk. Jest prezentowane liceum ogólnokształcące z innowacją ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo.
i prezentujemy dzisiaj, tutaj jest pokaz samochodu, sprzętu, strażaków i omawiamy to, co uczniowie będą nabywać w czasie nauki w tym liceum ogólnokształcącym. To są elementy dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, ogólnie pojętego ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, pracy w straży pożarnej, zagadnienia związane z ochroną ludności, zabezpieczeniem i to jest to ogólne zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne, jak również zajęcia praktyczne. Na zajęciach praktycznych to będą ćwiczenia z musztry, będzie obsługa sprzętu pożarniczego, będą wycieczki do grup specjalistycznych, do straży pożarnych w Przemyślu, w Leżańsku, w Jarosławiu, tam gdzie są te grupy specjalistyczne. Będą omawiane zagadnienia z szeroko pojętą działalnością ratowniczą, o krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, o zarządzaniu kryzysowym przez okres 2 lat w czasie 3-letniego liceum ogólnokształcącego. A co po takim liceum będą mogli robić uczniowie? Po tym liceum to jest innowacja, mogą się przygotować do na egzaminy wstępne do szkół strażackich. Kursów jest bardzo dużo, ale na sali są ogólnie 3. Tutaj widzimy jeden, w ciągu minuty trzeba spalić jak najwięcej kalorii. No i te wyniki są zapisywane tutaj na kartce. Na drugim stanowisku widzimy żonglowanie piłki nożnej. Trzeba jak najwięcej kopnąć do góry piłeczką i to wszystko zliczyć. Na ostatnim stanowisku są rzuty wolne. I też trzeba jak najwięcej rzutów wykonać w ciągu minuty. Proszę powiedzieć,
dowiedzieć, jakie doświadczenia dzisiaj związane właśnie z gastronomią, z usługami, mogą zobaczyć gimnazjaliści przybywający zobaczyć tą szkołę? Dzisiaj w naszej pracowni właśnie odbywają się doświadczenia właśnie związane z gastronomią. Pierwszym takim doświadczeniem, które tutaj dziewczynki właśnie przeprowadzają, jest wymywanie glutenu. Drugim doświadczeniem, które również odbywa się na tej pracowni, jest doświadczenie związane z jajami, czyli jak umiejętnie wbić jajo do butelki, również jak rozpoznać jajo ugotowane od surowego, jak połączyć wodę z olejem w połączeniu z żółtkiem. Następnie mamy rozpoznawanie smaków i doświadczenie związane z karotenem. Nasi uczniowie, zdobywając kwalifikacje właśnie w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, mają zatrudnienie w różnego rodzaju restauracjach, również mogą zakładać swoje branże gastronomiczne, właśnie swoją działalność gastronomiczną. Dlaczego wybraliście ten profil? Dlaczego zdecydowaliście się właśnie kształcić w tym kierunku? Od samego początku, w sumie jak przyszłam tutaj, to mi się od razu spodobał, ponieważ zaczęli projektować. Ogólnie interesuję się takim czymś, malowaniem, projektowaniem. Wiążesz swoją przyszłość z tym zawodem, w tym kierunku? Tak, chciałabym właśnie podjąć albo studia, albo jakieś studium florystyczne. Co w takim zawodzie możesz robić, po tej szkole? To pracować w jakichś biurach, firmach, projektować ogrody prywatne. Co przygotowaliście dzisiaj dla swoich młodszych kolegów? Co im tutaj prezentujecie? Dziewczyny pokazują, jak na co dzień projektujemy ogrody. Także przygotowaliśmy stroiki wielkanocne dla dyrektorów gimnazjów. Biuro nazywa się Globtour, jest to biuro założone, zarejestrowane w sposób oczywiście symulacyjny, ale tak jak prawdziwa jednostka, tak jak prawdziwe przedsiębiorstwo i tak samo Hotel Green. I tutaj uczą się obsługi przede wszystkim gościa, klienta, programowania imprez, wyboru usług dla gościa hotelowego w sposób bardzo praktyczny, ponieważ jeżeli decydujemy się, że Hotel Green ma 3 gwiazdki, no to oczywiście wszystko jest podporządkowane wymogom kategoryzacyjnym, więc jest to jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. I po takim kierunku co uczniowie mogą robić dalej? Przede wszystkim mogą pracować na różnych stanowiskach w hotelu. To nie tylko recepcja, to są stanowiska też i po całym cyklu kształcenia, stanowiska obsługi pięter, stanowiska, które hotel proponuje w ogóle generalnie. Z wyjątkiem oczywiście bycia menedżerem, bo do tego trzeba jeszcze się troszeczkę przygotować. Obsługa turystyczna natomiast oprócz tego, że ma prawo również pracować w recepcjach, to prawo pracować w punktach obsługi turystycznej, w punktach informacji turystycznej, w punktach, które posiadają recepcje i obsługują konferencje na przykład, czy też w agroturystyce. Dosyć szeroki wachlarz i dosyć szeroki wybór zawodu tak naprawdę. Mamy panel fotowoltaiczny, który wykorzystuje energię słońca, przetwarza ją na energię elektryczną i trafia ona do tej stacji, w której mamy umieszczone odbiorniki. Tak jak na przykład jest tutaj zamontowany wentylator, który cały czas się obraca, i akumulator, który jest ładowany w ciągu dnia. Taka sama zasada wykorzystywana jest w znakach drogowych. Jak jedziemy w nocy, że one się świecą. Wiadomo, przez dzień one nie są zasilane zwykłym prądem, normalnym ze stacji, tylko energią słoneczną, która przez dzień kumulowana jest w takich malutkich akumulatorach. I wykorzystywana ona jest później w nocy do oświetlania tych znaków. Takim samym przykładem jest te lampki, które mamy pomontowane w ogródkach. To jest identycznie ten sam przykład tego wszystkiego. No i tutaj, tak jak słońce zachodzi, tak, tutaj też możemy zmniejszyć natężenie na lampie halogenowej, która imituje nam słońce. I oczywiście
zmniejszamy i wentylator zaczyna już się wolniej obracać. Widzimy, można to zaobserwować, ile jeszcze się uda. O. No i z powrotem wracamy do pełnej energii słońca. Wentylator nabiera tych samych obrotów. I kolejnym takim przykładem jest turbina wiatrowa. To jest tylko taki model, ale służy on nam, on służy do zasilania tego radia, które umieszczone jest w tamtej stacji. Oczywiście, jeśli wyłączę źródło wiatru na generatorze, to radio zgaśnie. No i tak się stało. I też no i z powrotem uruchomię źródło wiatru, nasz generator i radio zacznie grać. I oczywiście tak samo się stało. I też trzecim przykładem, takim drugim, no nie trzecim, pozyskiwania energii ze światła, ze słońca jest panel. Kolektor dokładnie, który najczęściej już możemy zauważyć na dachach naszych domów tam czy sąsiadów, który służy do podgrzewania wody w okresach od wiosny, przez lato i przez jesień. Wiadomo, w zimie on już nie spełnia tego swojego zadania, bo temperatura otoczenia na to wpływa. Ale wiadomo, no, przez trzy pory roku możemy korzystać z energii słońca. Na tym przykładzie mamy, on już tak się świeci, działa już tak od rana. No i tutaj osiągnęliśmy już coś koło 40 stopni temperaturę. Oczywiście to jest tylko taka najprostsza instalacja, ona bardzo dużo różni się od takiej w domu, ale nie odbiega od niej. Wiadomo, mamy tylko tutaj uproszczony układ, bo to jest tylko obiekt zamknięty, który, no tak jak to jest na zasadzie działania chłodnicy w samochodzie czy czymś innym, służy do ogrzewania tej wody. A wiadomo, taka instalacja w domu, no to mamy pozasilane wszystkie krany, łazienki i coś jeszcze. Zależy, co mamy w domu. I mamy wykorzystywane przez lato, mamy wykorzystywaną ciepłą wodę, która akumulowana jest w takim właśnie zbiorniku i tłoczona przez pompy do różnych odbiorników, które mamy w domu. No i też tutaj to są tylko takie najpopularniejsze, bo też mamy na przykład tutaj na przykładzie tej planszy połączenie zawodu technik rolnik z technikiem energii montażu urządzeń energii odnawialnej, wykorzystanie biomasy poprzez wyprodukowanie różnych roślin. Wiadomo, nie muszą one spełniać jakichś tam wymogów, nie muszą być jakiejś dobrej jakości czy coś. Zostaną one przetworzone na gaz, który posłuży do zasilania turbin i do wytwarzania tej energii. I też mamy, to mamy właśnie instalacje solarne, to czyli taki kolektor, takie ogniwa fotowoltaiczne. No i takim trzecim, czy no, takim najbardziej już jeszcze rzadko stosowanym są pompy ciepła, które wykorzystują temperaturę znajdującą się w niższych warstwach ziemi do ogrzewania wody czy do różnych rzeczy, też do wytworzenia energii elektrycznej. W tej klasie jest do pokazania symulator leśny. Jest to maszyna służąca, maszyna symulująca pracę maszyn urządzeń leśnych pracujących w polskich lasach. Forwarder, maszyna do załadunku drewna oraz harvester, maszyna ścinająca, wielooperacyjna, ścinająca, okrzesująca drzewa. Oczywiście ponadto mamy do pokazania ekspozycję działami entomologia leśna, czyli uczniowie mogą się zapoznać z owadami występującymi w polskich lasach. Wystawa geodezyjna, czyli mamy do pokazania sprzęt geodezyjny, wystawa z użytkowania lasu, uczniowie zapoznają się z drewnem, z drzewami występującymi w polskich lasach. I tutaj mamy wystawę gleboznawstwa. Uczniowie zapoznają się ze skałami występującymi i oczywiście z glebami występującymi w polskich lasach. Uczniowie gimnazjów próbują swoich sił na symulatorze maszyn leśnych. Od 10.15 rozpoczął się konkurs. 10 najlepszych osób otrzyma koszulki, kamizelki odblaskowe, leśne odblaskowe.